Dzień dobry, PZP24.pl z tej strony. Witamy Państwa jeszcze raz na naszym dzisiejszym webinarze. Dziękuję za cierpliwość. Mieliśmy tutaj małe techniczne wyzwania, ale już sobie poradziliśmy. Jest z nami nasz gość specjalny, pan Jerzy Pawłowski. I dziś będziemy kontynuować temat termomodernizacji w zamówieniach publicznych. Spotkanie jest nagrywane, w poniedziałek otrzymają Państwo nagranie wraz z prezentacją. Pytania można zostawiać na czacie, jeżeli zostanie dziś czas na odpowiedzi, to być może na kilka pytań odpowiemy, nie obiecuję. Spotkanie potrwa do godziny 13:30, powiedzmy, ze względu też na to przesunięcie czasowe, także życzę miłego odbioru i oddaję głos naszemu prelegentowi. Panie Jerzy, proszę włączyć sobie mikrofon. Teraz mnie słychać? Tak jest, teraz słyszymy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry przede wszystkim Paniom, wszystkiego dobrego z okazji Pani Dnia. Zaczynamy drugą część, w której chciałbym omówić te rzeczy, które są w następstwie tego, co żeśmy zrobili poprzednim razem, czyli tak naprawdę znamy stan przedmodernizacyjny, standard energetyczny naszego budynku. Dzięki kamerze termowizyjnej mamy wszystkie znane słabe strony tego obiektu. Mamy również narzędzie decyzyjne, które pozwoli nam na optymalne wykorzystanie wszystkich możliwych dostępnych środków finansowych dla znaczącej poprawy, czyli tak zwana ta analiza IRR, wewnętrzna stopa zwrotu. Przed nami właściwie najważniejszy etap zamówienia publicznego, czyli to, co chcemy zrealizować, posiadając już tą wiedzę o stanie naszego obiektu. I to, co chcemy zrobić, ma w ogóle termomodernizacja jako taka jest obarczona bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia. Jak w wielu sprawach te ryzyka są mniejszej wagi, tak przy termomodernizacji ryzyka są jednym z większych wad. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj mamy taki obiekt, który nie spełnia wymogów standardów energetycznych, a chcemy osiągnąć ten standard energetyczny. Tak naprawdę chcemy go przedstawić w formie liczbowej. Po drodze niestety mamy kilka tych zagrożeń, które wynikają z ustawy o zamówieniach publicznych. Tam, gdzie da się je zidentyfikować, to myślę, że Państwo o tym wiecie, ale tych zagrożeń możemy szukać w tych takich właściwie na każdym etapie. Później chciałbym skoncentrować się na tych zagrożeniach najważniejszych dla samego procesu termomodernizacji obiektu. W zamówieniach publicznych ryzyka występują powszechnie na każdym etapie. Są to jawności postępowania, uczciwość konkurowania, równość traktowania oferentów, kontrola procesu zamówień niezmiernie ważna i samodzielność zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu o udzielenie zamówienia publicznego. To jest jeden z ważniejszych punktów. Myślę, że odpowiedzialność państwa i samodzielność w realizacji takiego przedsięwzięcia jest fundamentem i opieranie się na osobach trzecich, czy też na osobach zewnętrznych, czy podmiotach zewnętrznych rodzi ze sobą bardzo duże zagrożenia, o których państwu chciałbym powiedzieć. Ten cel, który żeśmy omówili poprzednim razem, jest to osiągnięcie pewnego standardu energetycznego dla budynku. Określa się go takim współczynnikiem EP, to wyjaśnię, to jest energia pierwotna. Określany on jest w kilowatogodzinach na metr kwadratowy rocznie.
mamy określony stan, wiemy, jakie są nasze potrzeby, o ile chcemy zmniejszyć zużycie energii na ten metr kwadratowy. I to jest jedno z naszych najważniejszych zagrożeń, czy też ryzyk osiąganych. Czyli mamy stan wyjściowy, przedmodernizacyjny i stan przyszły, pomodernizacyjny. Po drodze czeka nas niezmiernie duża ilość różnego rodzaju zagrożeń, o których teraz jest mowa. Ale żeby to zdefiniować, potrzebujemy kilka rzeczy wyjaśnić i umocować je w prawie. Jest to program funkcjonalno-użytkowy. Pamiętacie Państwo, zrobiliśmy tą analizę IRL, wewnętrzną stopę zwrotu i na podstawie tego możemy określić, nazwać z imienia i nazwiska te rzeczy, które powinniśmy zmodernizować, termomodernizować. Program funkcjonalno-użytkowy podaje się w tym programie funkcjonalno-użytkowym, podaje się przeznaczenie ukończonych robót, ukończonych. Nie pokazuje się samego procesu budowlanego, ale przedstawiane są wymagania techniczne, ekonomiczne, przede wszystkim ekonomiczne, architektoniczne, również materiałowe w małej części, ale przede wszystkim ekonomiczne i funkcjonalne. Żeby zdefiniować to, warto jest sięgnąć do rozporządzenia, które traktuje o tym, czyli pamiętacie Państwo z poprzedniego slajdu, jest to, nie, to nie w tym, jest to określone w rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii z 20 grudnia 2021 roku. Tak, tam jest określony ten program, jak powinien wyglądać i co powinien zawierać program funkcjonalno-użytkowy. Jest również między wierszami zapisane to, czego nie powinien zawierać. Drugim takim elementem, który pozwoli nam, już mamy te liczbowe przedstawienie z tej analizy, drugim takim elementem, którym możemy przedstawić nasze zamierzenia termomodernizacyjne, jest projekt architektoniczny, opis, czyli opis całego projektu, całego procesu zamówienia publicznego. Te dwa elementy mogą występować w zamówieniu publicznym jako załącznik do specyfikacji warunków zamówienia. A te załączniki mają swoje dobre strony i złe strony. Tak jak przy programie funkcjonalno-użytkowym jedną z ważniejszych zalet jest to, że mieści się zrealizowanie takiego przedsięwzięcia mieści się w kosztach bezprzetargowych, czyli do 130 tysięcy złotych i wycenia się to mniej więcej. Oczywiście to trzeba włożyć teorię, że taka jest teoria, ile powinien kosztować program funkcjonalno-użytkowy, to jest 10% wartości od 10% wartości projektu, a wartość projektu wyznaczona jest od 5% wartości inwestycji. Dlatego też tak jak widać to na slajdzie, od 2 milionów złotych, które ma kosztować cała ta nasza inwestycja, należy przyjąć, że PFU nie powinien kosztować więcej niż 10 tysięcy złotych. Oczywiście to będzie tak rosło, jak będą rosły nasze koszty inwestycji. Tutaj możemy wyróżnić dwie takie sposób przedstawienia programu funkcjonalno-użytkowego. Jako program, który występuje samoistnie, jako jedyny opis przedmiotu zamówienia bez projektu, czyli właściwie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego realizujemy całe przedsięwzięcie. Jest bardzo duże ryzyko. Ryzyko jest takie, że ten, który zapisuje w programie funkcjonalno-użytkowym, mówiliśmy tutaj o tym, że warto jest zrealizować to samodzielnie lub wśród grona osób
zaufanych, bo istnieje duże ryzyko, że w programie funkcjonalno-użytkowym znajdą się takie elementy, które nie pozwolą na zrealizowanie wykonawcy w sposób ograniczający wiedzę wykonawcy. Tym samym wykonawca może nie ponosić odpowiedzialności za uzyskanie efektu ekonomicznego. A wszystkie rozwiązania, wszystkie ryzyka właściwie są po stronie zamawiającego. Warto program funkcjonalno-użytkowy, warto jest zrobić w zgodzie z tym rozporządzeniem, o którym mówiłem wyżej, i zwracać uwagę, że program funkcjonalno-użytkowy nie jest opisem procesu zamówienia, procesu budowlanego, tylko opisem naszego chcieństwa. Raczej bez używania nazw własnych, materiałowych, czy też rozwiązań takich, które narzucają, mogłyby narzucać konkretne rozwiązania. Podam Państwu taki przykład. Jest firma, nie będę mówił o firmach, są firmy, które zajmują się automatyką przy gospodarce cieplnej na przykład, i ta automatyka pozwala na bardzo precyzyjne oszczędzanie w pracy. Oczywiście dobierają do tego sobie firmy, które realizują przedsięwzięcie poprzez dokonanie robót budowlanych typu ocieplanie ścian, ale do tego dokładają jeszcze tą automatykę, która pozwala na optymalne wykorzystanie wszystkich elementów, te, które biorą udział w procesie wydatkowania energii. Drugim takim rozwiązaniem jest występowanie programu funkcjonalno-użytkowego jako elementu do zamówienia publicznego realizowanego w programie Zaprojektuj i buduj. Wydaje się, że to jest najszczęśliwsze rozwiązanie, bo w tym rozwiązaniu, jeżeli program funkcjonalno-użytkowy został określony w sposób nienarzucający rozwiązania, to wykonawca, ten, który zgłosi się do formuły Zaprojektuj i wybuduj, w projekcie zawrze właśnie te elementy, o których mówiłem wcześniej, czyli na przykład automatykę, czyli zwróci uwagę na rzeczy, na których inni wykonawcy nie zwrócili uwagi. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o ryzykach. W pierwszym wypadku to ryzyko zawsze było po stronie tego, który zamawia, natomiast w wypadku Zaprojektuj i wybuduj to ryzyko osiągnięcia efektu odsunęliście Państwo od siebie i to ryzyko jest po stronie wykonawcy. Ponadto możecie to w sposób dosyć znaczny zabezpieczyć gwarancjami, o których będzie mowa trochę poniżej. To są gwarancje należytego wykonania umowy, ale również gwarancja jakości. Gwarancja należytego wykonania umowy jest mało przydatna w ewentualnych roszczeniach co do efektu finalnego, natomiast gwarancja jakości już stanowi bardzo poważny element, który pozwoli Państwu na uzyskanie sukcesu. Drugim rozwiązaniem jest to, że Państwo zlecacie projekt architektoniczno-budowlany, który też powinien być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. A jaki jest koszt? No koszt może być dość duży. Jest to 5% wartości kosztorysowej. Tak się przyjmuje. Przy wartości kosztorysowej 2 milionów złotych to jest około 100 tysięcy złotych. Oczywiście może się trafić i to bardzo często się zdarza, że przy wartości 2 milionów ktoś zechce zrealizować ten projekt budowlany, architektoniczno-budowlany za 20 tysięcy złotych. To powinien być dla Państwa sygnał, że coś nie jest tak. Jest to na ogół, zdarza się to, a wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ posiadałem biuro architektoniczne. Świadczy to o tym, że ten produkt, który dostaniecie Państwo w formie projektu architektoniczno-budowlanego, jest produktem sponsorowanym, czyli znajdują się tam jakieś elementy, które narzucają to,
czego chcieliśmy uniknąć, czyli bardzo precyzyjnego określenia materiałowego. Tutaj też mówiąc o gwarancjach, te gwarancje czy też ryzyka są po stronie projektanta, a projektant w procesie inwestycyjnym właściwie nie istnieje, w samym procesie inwestycyjnym nie istnieje. Wykonawca może nie ponosić odpowiedzialności i może tłumaczyć to tym, że zrealizował swoje przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami, które zostały określone w projekcie architektonicznym, czyli ryzyko jest dość duże. Z tego, jak widać, rodzi się taki pomysł na to, żeby termomodernizację robić w formule zaprojektuj i wybuduj, gdzie Państwo przedstawiacie program funkcjonalno-użytkowy wykonany zgodnie z rozporządzeniem, czyli bez zapisów bardzo szczegółowych. I na tej podstawie projekt wykonawca plus projektant dokonuje wykonania projektu budowlanego, który stanowi dla Państwa pewnego rodzaju przepustkę do zrealizowania, do sukcesu, jakim będzie osiągnięcie tego współczynnika AEP jak najmniejszego, czyli ten jak najmniejsze zużycie energii cieplnej, czy też w ogóle energii. Dość popularnym, nie wiem kto jest autorem, niech to będzie, że to będzie tym autorem tego powiedzonka, to będę ja. Nie do końca ważne, ile co kosztuje, ale ważne, ile my za to zapłacimy. Inwestycje najlepiej jest realizować przy wsparciu, różnego rodzaju wsparciach. Te wsparcia możemy oczekiwać z dotacji, z grantów, z pożyczek preferencyjnych, również z takiej formuły, o której też chciałbym bardzo mocno opowiadać, to jest formuła ESCO, czyli spłata z oszczędności. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj, jeszcze wczoraj patrzyłem na to, ile pieniędzy znajduje się na rynku w formie dotacyjnej. Jest tego dosyć dużo i wszechstronność i z każdej strony właściwie oczekiwania są dosyć duże i podaż dotacji jest też dosyć duża. Takim największym w tej chwili istniejącym programem to jest chyba Felix 1, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Proszę zwracać na te rzeczy uwagę. Myślę, że wyszukiwarka dotacyjna pozwoli Państwu odnalezienie właściwej dotacji, czy też właściwej formy finansowania. Mamy, jaki jest cel, bo też cel żeśmy powinni, o tym celu przez cały czas powinniśmy mówić i ten cel jest spowodowany tym, termomodernizacja jako taka spowodowana jest tym, że od jakiegoś czasu, od 2022 jest przeogromny wzrost cen energii, nieuchronne starzenie się naszych budynków, każdego dnia ten nasz budynek jest coraz starszy, no i niestety, co stanowi naszą bolączkę, to jest wzrost wymagań prawnych, te wymagania prawne i regulacje prawne zmieniają się w taki sposób, że często jest sobie trudno oczekiwać, że jakieś zmiany prawne nie nastąpią i wymagania gwałtownie nie wzrosną bez oglądania się na naszą rzeczywistość. Dzięki tych pracom, które już żeśmy dokonali, znamy wartość naszych prac termomodernizacyjnych, tych, które chcemy zrobić na naszej budowie i tym chcielibyśmy doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej. Tą strukturę wydatkową możemy zbudować sobie w ten sposób, jak widoczne jest na slajdzie, czyli środki własne, dotacja, pożyczka, no i formuła ESCO. Proszę pamiętać, że te wszystkie rzeczy można ze sobą kojarzyć.
będziecie Państwo mieli możliwości do pooglądania różnego rodzaju programów dotacyjnych, czy też pożyczkowych, czy też w formule ESCO. I proszę zwrócić uwagę na to, że większość tych programów dopuszcza montaż finansowy różnych form finansowania, tej całej inżynierii. Nie jest tu napisana na przykład jeszcze taka formuła leasingowa, bo ta formuła leasingowa też jest ciekawym bardzo wydarzeniem, szczególnie jeżeli chodzi o termomodernizację, na przykład wyleasingowanie urządzeń klimatyzacyjnych, czy też kotłów gazowych, czy też różnych innych. Nie miejcie Państwo złudzeń. Każdy donator, nie wyłączając nas, myśli o osiągnięciu zysku, bo nie przeprowadza się termomodernizacji dla przeprowadzenia samej termomodernizacji, tylko chcemy osiągnąć zysk. Naszym zyskiem jest obniżenie kosztów. Zyskiem dotacyjnym, zysk dotacyjny, o tym zysku dotacyjnym również opowiem. Pożyczka to chyba jest oczywiste, że bank, który pożycza pieniądze, chce osiągnąć z tego tytułu korzyści, czyli osiągnąć zysk. W formule ESCO ten, który przystępuje, czyli ta firma wykonawcza przystępując do tej formuły ESCO, też chce osiągnąć zysk. Jak to można wytłumaczyć? No to proszę zwrócić uwagę, że dotacja jest definicyjnie. No, czekamy na to, że ta dotacja, bo jak fajnie, że ktoś nam dał pieniądze. Proszę Państwa, dotacja jest niczym innym, czyli tak naprawdę działaniem państw, czy też działaniem unijnym na przestrzenie, które są przestrzeniami bardzo mocno rozproszonymi, takie jak na przykład budynki, gdzie interwencjonizm państwa jest trudny do zrealizowania i łatwiej go jest zrealizować poprzez przekazanie jakichś tam pieniędzy z odpowiednimi wymaganiami. Proszę zwrócić uwagę, że ten zysk państwo, czy też Unia Europejska, jakiś ten zysk utrzymuje ten zysk w postaci obniżenia emisji CO2. Takim przykładem może być energia elektryczna u nas w Polsce, gdzie ta energia rozproszona powinna być coraz bardziej rozproszona, bo przecież my nie mamy żadnych rozwiązań dotyczących produkcji energii elektrycznej. Chcemy wyprodukować energię elektryczną z elektrowni jądrowej, tylko że te elektrownie wybudujemy w jakimś tam miejscu, ale z tego miejsca trzeba doprowadzić do nas, do domu, do nas, do gminy, do nas, w nasze sąsiedztwo, czy liniami energetycznymi. A linie energetyczne nie istnieją. Dzisiaj się ocenia, że budowa elektrowni atomowej, jądrowej będzie kosztowała tyle, ile będzie kosztowała sieć do zaspokojenia potrzeb użytkowników. Także ta energia, ten interwencjonizm państwa, to też jest zysk, który państwo chce osiągnąć poprzez również udostępnienie możliwości taniego zrealizowania inwestycji termomodernizacyjnej. Pożyczka. Pożyczka jest najprostszą rzeczą. Udzielają instytucja, która chce osiągnąć bardzo konkretny zysk na określonych warunkach finansowych, oczywiście od państwa żąda różnego rodzaju zabezpieczeń. Oni są pewni, że w większości uzyskają swój sukces finansowy. Czasami zdarza się taka sytuacja, że ten interwencjonizm państwa również pojawia się przy pożyczkach, co stanowi również pewnego rodzaju siłę tego państwa. Taką pożyczką termomodernizacyjną, chyba najstarszym projektem termomodernizacyjnym, jest projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie istnieje możliwość po właściwym zrealizowaniu i po właściwej realizacji otrzymanie pewnego rodzaju bonusu finansowego, który pozwoli państwu na kolejne obniżenie tych kosztów. Ale państwo zabezpiecza się przez bank. Bank pożycza pieniądze na preferencyjnych zasadach,
ale państwo uczestnicząc w tym i zezwalając, pamiętajcie państwo, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym. Państwo chce osiągnąć pewnego rodzaju zysk. Ten zysk jest zyskiem gospodarczym. Mniejsze będą na przykład wydatki na tą sieć energetyczną, o której mówiłem w wypadku elektrowni jądrowej. Czy to jest słabość państwa? Nie. Uważam, że to jest przejaw bardzo aktywnej polityki państwa i dobrze, że państwo zwraca uwagę na to, że obszary, które ta sama polityka, makropolityka doprowadziła, no, wojna, czy też wzrost cen gazu spowodowało to, że interwencjonizm państwa w tej aktywnej polityce wpływa na przebieg tych wszystkich procesów rynkowych. Formuła ESCO jest to chyba jeden z najciekawszych produktów finansowych, obarczony chyba najmniejszym ryzykiem. Przynajmniej ja tak go oceniam, co to jest w ogóle formuła ESCO. Formuła ESCO urodziła się po raz pierwszy przy realizacji przedsięwzięć budowy oświetlenia drogowego. Zamieniono stare żarówki, stare oświetlenie jeszcze rtęciowe na oświetlenie na przykład LED-owe, co spowodowało to, że okazało się, żeby dostarczyć taką samą ilość komfortu świetlnego, potrzeba było mniejszy wydatek energetyczny. No nie mówimy o pieniądzach. Pieniądze podlegają inflacji, indeksacji, tu się wszystko zmienia. Mówimy tutaj o kilowatach. Jak w wypadku oświetlenia rtęciowego, to zużycie jedna lampa miała, powiedzmy sobie, 400 watów, tak przy LEDach tych watów jest 70, 60. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest potężna oszczędność. Tak samo, bo taki sam element oszczędnościowy można uzyskać przy termomodernizacji. Pamiętacie, znowu odsyłam się do tego, co żeśmy już zrobili, że ten efekt współczynnika EP był na jakimś tam poziomie przedmodernizacyjnym, a chcemy osiągnąć model taki, w którym ten wydatek energetyczny będzie, wydatek, ten współczynnik EP będzie dwa razy mniejszy, trzy razy mniejszy. To wszystko zależy od tego, jak żeście państwo zdefiniowali tą całą, ten współczynnik na samym początku. I na czym ta firma zarabia? W tej praktyce oznacza to, że państwo, realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ponosicie tylko i wyłącznie koszty energii elektrycznej. Po przeprowadzeniu tych prac termomodernizacyjnych wydatek na energię znacznie wzrasta, a wygenerowane oszczędności są de facto, dają możliwość spłaty właśnie z tych oszczędności. I tutaj dość śmieszna rzecz się pojawia, mianowicie my wszyscy cierpimy na tym, że inflacja nam rośnie, a w tym wypadku okazuje się, że im szybciej rosną koszty energii, tym szybciej następuje spłata takiej wierzytelności. Proszę pamiętać o tym, że po drugiej stronie ten, który realizuje takie przedsięwzięcie z formuły ESCO, również wie o tym i zabezpiecza się tą umową, trzeba siąść do stołu i rozmawiać. Wydaje się, że to jest najciekawsze rozwiązanie pozwalające na dobieranie sobie elementów tych, o których już tutaj mówili, czyli środki własne, dotacja, pożyczki, można kojarzyć razem z formułą ESCO, bo środków własnych możecie państwo mieć 30% przy inwestycji 2 milionów złotych, oczywiście to jest 600 tysięcy. Dotacje może być kolejne 600 tysięcy, a resztę można zrealizować albo w pożyczce, albo w formule ESCO. Rachunek ekonomiczny. Do tego służyło to narzędzie, o którym już mówiłem na samym początku.
Każdy z tych donatorów, bo to są donatorzy, ci, którzy nam dają pieniądze, to są donatorzy, każdy ma swoje wymagania. I oczywiście to jest dla nas oczywistą sprawą, że pożyczkodawca ma swoje dokumenty, które chciałby, żeby zostały wypełnione, a żeby jak najmniejszym ryzykiem była objęta pożyczka. Tak samo jeżeli chodzi o dotacje, też chcielibyśmy, donator sobie życzy, żeby nie ponosić zbytniego ryzyka, żeby ta inwestycja przyniosła rzeczywisty donacyjną korzyść. Do tego właściwie mamy, składa się to jak gdyby z dwóch etapów. Każdy ten dokument, który złożymy instytucji finansującej, będzie potrzebował takiej analizy, która się nazywa analizą retroperspektywną, do której należą właśnie to, co żeśmy zrobili na samym początku, czyli analiza wydatkowa określająca standard energetyczny. Mamy punkt wyjścia, mamy punkt zaczepienia. Badania termowizyjne, które nam pozwalają popatrzeć, w którym miejscu mamy najsłabsze punkty tego całego przedsięwzięcia. Program funkcjonalno-użytkowy lub projekt, która pozwala nam na dość precyzyjną ocenę wartości takiej inwestycji, no i analizę, czyli wewnętrzną stopę IRR. Właściwie to mamy zrobione i ten etap wstępny, czy analiza retrospektywna jest już zrobiona. A przed nami co? Przed nami jest ta prospektywna analiza, która właściwie wykorzystuje tą wiedzę, którą już Państwo macie, czyli ta wewnętrzna stopa nieszczęsna, wewnętrzna stopa zwrotu, to już Państwo macie, macie określone koszty, które są potrzebne do zrealizowania takiego przedsięwzięcia. I właściwie pozostaje nam tylko i wyłącznie dołączenie do tej analizy takich współczynników i indeksacyjnych. Te współczynniki, fajnie się to nazywa, ale te współczynniki indeksacyjne to są te rzeczy, które są w tej chwili, no powiedzmy sobie, w jakiś sposób przewidywalne, czyli inflacja, spodziewany wzrost kosztów, spodziewany wzrost wynagrodzenia, może podatki będą rosły. No to musimy w pewien sposób pochylić się to trochę nad polityką, która jest gdzieś w Państwa firmie, lub też popatrzeć na to, jakie są tendencje. Mówimy tutaj o tej makroskali, czyli na przykład inflacja, czy też mikroskali, bo też popatrzeć, a pamiętacie Państwo, że mówiliśmy tutaj o sprawach budżetowych, popatrzeć, jakie czekają nas ewentualne w przyszłości wydatki. Czy podskoczy cena energii, czy podskoczy cena wody, czy podskoczą wynagrodzenia, czy będziemy potrzebowali. To wszystko znajdziecie Państwo w bilansie. I ten bilans po prostu trzeba zindeksować. Każdy z tych elementów dotyczących bilansu trzeba będzie zindeksować. Również biorąc pod uwagę koszty. Koszty na przykład samego zamówienia, pozyskania pieniędzy. Mamy pełne, już wiemy, że posiadamy pełne zabezpieczenie finansowe i teraz tak naprawdę możemy przystąpić do tworzenia dokumentów przetargowych, z których chyba najważniejszym elementem jest specyfikacja warunku zamówienia. Bardzo szczegółowo opisana, co może się znaleźć, a co nie powinno się znaleźć, jaka powinna się znaleźć, to zwracam uwagę na ten artykuł 281 w zamówieniu, ustawie o zamówieniach publicznych, w którym zapisywane są takie rzeczy jak w ustępie pierwszy punkt, opis przedmiotu zamówienia. Tutaj zwracam uwagę na to, o czym żeśmy przed chwileczką mówili, czyli te opisy przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie albo programu funkcjonalno-użytkowego, albo na podstawie
projektu architektoniczno-budowlanych. Sposób obliczania cen. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma jednoznacznego, nie podam Państwu jednoznacznego rozwiązania, na przykład przy realizacji na podstawie tylko programu funkcjonalno-użytkowego. Jeżeli będzie to program funkcjonalno-użytkowy, no to powinniśmy zawrzeć taki sposób obliczenia ceny. No według mojej oceny powinno być to 100% cena, tylko że możemy się narazić właśnie na tego rodzaju ryzyka, że ktoś coś, czegoś nie zrealizuje i tutaj ta cena może zostać obniżona do granic możliwości, a jednocześnie może być podwyższona, ale efekty Państwo nie osiągniecie. Opis kryteriów oceny to ma rzeczywiście związek z obliczeniem wagi dla takiego przedsięwzięcia, dla rozstrzygnięcia. W drugim punkcie zwracam uwagę na to, że jeszcze powracając do tego, że realizacja takiego przedsięwzięcia, na przykład w formule ESCO, pozwala na to, żeby sposób obliczenia ceny uprościć i sprowadzić tylko do jednego, 100% cena. I cena jest tutaj kluczem dla rozwiązań, poszukiwania rozwiązań, w jaki sposób to przeprowadzić. W ustępie drugim tego samego artykułu znajduje się informacja o warunkach udziału w postępowaniu. Jeżeli warunki wstępne, no, oczywistą sprawą jest to, że chcielibyśmy mieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Okej, tylko że zabezpieczenie należytego wykonania umowy przestaje istnieć w momencie, kiedy czyli trzeba wycofać te pieniądze po realizacji wszystkich robót budowlanych, po odbiorze końcowym i potwierdzeniu wykonania całości przez inwestora. Jaka to jest wartość? To jest 5% wartości robót budowlanych, które są objęte przedmiotem zamówienia. Cóż to jest? Przy 2 milionach to jest tylko 100 tysięcy złotych. A jeżeli ktoś źle wykona termomodernizację, nie osiągniemy tego efektu, no to te 5% w żaden sposób nie zaspokoi, bo właściwie ten cały proces zacząć od początku. Lepszym rozwiązaniem albo dodatkowym rozwiązaniem jest to gwarancja usunięcia wad i usterek. Bierzemy tutaj jakąś kwotę, która ta kwota jest w wysokości od 2 do 3% wartości wykonanych prac jako gwarancja, że wykonawca w jakimś tam okresie czasu, w okresie właśnie gwarancji będzie dokonywał usunięcia wad i usterek. Te dwie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli gwarancja usunięcia wad i usterek oraz gwarancja należytego wykonania prac, może stanowić jeden dokument i tak naprawdę on powinien być zawarty jako element zawarty w specyfikacji warunków zamówienia. Natomiast zwracam uwagę, często marginalizowany jest taka gwarancja jakości. Ta gwarancja jakości nie jest w sposób oczywisty opisana w ustawie o zamówieniach publicznych, natomiast może być opisana, bo tu przecież pamiętajcie Państwo, że to jest umowa cywilnoprawna pomiędzy jedną stroną a drugą stroną, którą możemy zapisać w umowie o świadczenie wykonanie tych prac modernizacyjnych. Taki stawiamy warunek, że chcemy mieć zabezpieczenie, gwarancję jakości, że utrzymacie Państwo, że otrzymacie produkt, zmodernizowany obiekt, który będzie wypełniał te wymogi, które stawialiśmy jako nasz cel.
te strony powinny ustalić ten okres gwarancyjny na 2-3 lata. To zazwyczaj ta gwarancja jakości, dlaczego powiem za chwilę, ta gwarancja jakości jest zazwyczaj wnoszona w trochę innej formie, to jest ubezpieczenie. No tutaj będziemy wiedzieli, że ten, który takie zabezpieczenie przedstawi, jest osobą, jest firmą wiarygodną. Dlaczego okres takiej gwarancji jakości jest 2-3-letni? Ja już to Państwu mówiłem, do termomodernizacji również trzeba się umieć przygotować, bo też nie każdy potrafi przyjąć termomodernizację jako rzecz, do której trzeba się dostosować. Przypominam tutaj takie moje przemyślenia na ten temat. Jeżeli Państwo jeździliście do tej pory samochodem benzynowym, czyli spalinowym, a przesiedliście Państwo się na hybrydę, to okazuje się, że jeżeli nie będziecie do tego w odpowiedni sposób przygotowani, to w hybrydzie będziecie palili o wiele więcej, zużywali więcej paliw niż przy normalnym samochodzie. Bardzo proste. Nie potrafimy odzwyczaić się od używania sprzęgła. W samochodzie spalinowym te sprzęgło non-stop pracuje, natomiast w hybrydzie lepiej, żeby nie pracowało. Jeszcze są różnice pomiędzy miękką hybrydą a twardą hybrydą. Tutaj tak samo jest z termomodernizacją. Jak można zabezpieczyć gwarancję? I tu mamy, to są do wyboru takie rzeczy jak w pieniądzu, w poręczeniach bankowych, w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Mówiąc tutaj o jakości, o gwarancji jakości, najlepszym rozwiązaniem są gwarancje bankowe. Będziemy wiedzieli wtedy, jeżeli firma złoży gwarancje bankowe, to jest to firma, która została już oceniona przez bank i jest to wiarygodny partner. Tak samo jeżeli chodzi o gwarancje ubezpieczeniowe. Też gwarancje ubezpieczeniowe opierają się mniej więcej na tym samym. Jak Państwo żeście pewnie zwrócili, ja teraz opowiem o takim przykładzie z mojego doświadczenia ostatnich miesięcy. Musimy mieć zrealizowany ten obiekt dla tych wszystkich donatorów. Nas nie wyłączając, musimy mieć zabezpieczony trwałość tego projektu. Czyli nie chcemy tego efektu, który osiągnęliśmy, obniżenie zużycia energii elektrycznej na jeden dzień, na dwa dni, na rok, dwa, trzy, tylko chcemy mieć trwałość. Donatorzy zazwyczaj zabezpieczają się, że chcą mieć tą trwałość projektu zagwarantowaną przez 5 lat. Według mnie to myśmy powinni, realizując te przedsięwzięcie ze środków własnych, przewidywać, że w przeciągu najbliższych paru nastu lat nie będziemy musieli dodatkowo wykładać jakieś pieniądze na to, żeby poprawić jeszcze to, co zostało już ponoć poprawione. Tutaj ta trwałość obiektu to jest taki czas, którym projekt może być podawany, nie może być poddawany znaczącym modyfikacjom, to szczególnie ważne przy dotacji. Dotyczy właśnie w tych zapisach, które każdy donator nam przekazuje. Naruszenie trwałości projektu jest rzecz powszechna i niestety moje doświadczenia współpracy z samorządami nie jest zbyt dobre, dlatego że zabezpiecza się to papierowo, natomiast efektowo nie za bardzo. Nie tak dawno zostałem poproszony o dokonanie takiej analizy termomodernizowanego obiektu, na którym zużycie energii w pierwotnej, tej termomodernizacyjnej było na poziomie X. No, było to dosyć dużo, bo to było 200 kWh na metr kwadratowy rocznie, 200 kW na metr kwadratowy. Przypominam, dom jednorodzinny powinien mieć gdzieś w granicach 40 kW, 200 kW na metr kwadratowy. Po modernizacyjnie okazało się, że na tym budynku wzrosło zużycie energii elektrycznej o 100%, czyli w tej chwili jest 400 kWh.
Jak to się stało? No załączono klimatyzację czy też wentylację w taki sposób, że ona nie działa, nie wyciąga tej całej wilgoci, temperatura ma swoje ujście przez przegrody, które zostały przegrody okienne zamocowane w ten sposób, że właściwie więcej ciepła przypuszczają niż zatrzymują. I ja się pytam, w jaki sposób Państwo rozliczacie tą trwałość projektu, bo te pieniądze na realizację tego przedsięwzięcia miały być zabezpieczone, tak zażyczył sobie donator, nie będę o nim mówił. Jak Państwo życie sobie to, jak Państwo to robicie, że nie ujawniacie tego, że ta termomodernizacja Wam nic nie dała, więc wręcz pogorszyła sytuację. Nie chcielibyście Państwo słyszeć, jaką dostałem odpowiedź od samorządu. Generalnie sprowadziło się do tego, no cóż, musimy kłamać, bo też wynikiem naruszenia tej trwałości obiektu, czyli nie osiągnęliśmy efektu, każdy z donatorów, szczególnie donatorów donacyjnych, może zwrócić się z prośbą albo z żądaniem, wszystko zależy, z żądaniem o zwrotu tej dotacji, czy też również z odsetkami. Tak jak tutaj Państwu napisałem, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości. Ten obiekt, o którym mówiłem, termomodernizacyjnie kosztował 4 miliony złotych, dotacja była 80%, łatwo sobie wyliczyć, z jakimi kosztami mógłby się liczyć samorząd, że miałby zwrócić te pieniądze. Nie oszukujmy się, róbmy coś dla siebie, traktujmy siebie jak gospodarza. O czym powinienem powiedzieć wcześniej, jeżeli zrealizowaliście Państwo takie przedsięwzięcie, to powinniście również, pamiętacie Państwo, rozmawialiśmy o tym, jakie są formy, w jaki sposób można zrobić, jak powinien być przygotowany obiekt. Mówiliśmy tutaj o badaniach termowizyjnych, to były badania pełne. Natomiast w tym wypadku powinniśmy zlecić wykonanie badań uproszczonych. To są naprawdę małe pieniądze, a warto jest to zobaczyć, bo pamiętacie Państwo, to kamera termowizyjna pokazuje to, czego Państwo wzrokiem nie zobaczycie. Badania uproszczone to są takie badania, które zbada wszystkie przegrody zewnętrzne, które najprawdopodobniej były przedmiotem termomodernizacji oraz wykona termogramy. Termogramy to są zdjęcia, fragmenty budynków czy też urządzenia, które były przedmiotem termomodernizacji. Znowuż przypomnę, może nie przypomnę, ale powiem o tym obiekcie, który właśnie zostałem poproszony, żeby sprawdzić, jak to wygląda, no to właściwie tam wentylacja i klimatyzacja została zrobiona na nowo, ale ona w ogóle nie działa. Działają tylko i wyłącznie silniki, natomiast filtry, które gdzieś są tam po drodze, nie zostały od nowości nawet wyczyszczone. Wszystkie przewody wentylacyjne są zanieczyszczone, pobudowlane. Tak samo dotyczy tam dachów, okien i tak dalej, i tak dalej. Co jest ważne? Ważne jest to, żebyśmy się, proszę Państwa, nauczyli liczyć i dokonywać na bieżąco tych wydatków na energię. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie. Początek jest bardzo ciężki, ale jeżeli to wejdzie w nawyk, to proszę sobie wyobrazić, że zrobienie takiej. Ostatnio robiłem taką analizę dla jednej z gmin wydatków dwuletnich, wydatków na energię elektryczną dotyczącą oświetlenia drogowego, to miałem do czynienia z 20 tysięcy faktur, 20 tysiącami faktur i każdą trzeba było wpisać. Każdą trzeba było, 20 tysięcy faktur. 20 tysięcy, bo to co miesiąc były faktury, ilość sieci i tyle trzeba było wpisać. Później się okazało, że ten efekt, który dotyczący zużycia, zostały wykryte miejsca i czas, w którym zostały dokonywane kradzieże.
warto jest to zrobić. Nauczmy się na bieżąco wpisywać te dane, które wynikają ze zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej na obiektach. Jeżeli zrobimy sobie taki arkusz excelowski, czy też jakikolwiek innym programie kalkulacyjnym, naprawdę będziecie Państwo zaskoczeni, jak wygląda, jak łatwo jest odnaleźć miejsca i przestrzenie, w których dochodzi do tych nieprawidłowości. Właściwie zdradziłem taką swoją taką tajemnicę, jeszcze to jest przedmiotem naszych wspólnych rozmów z PZP24. Chciałbym Państwa zaprosić, jeżeli ta istnieje, będzie taka istniała taka możliwość na to, aby odbyło się takie szkolenie dotyczące zamówień publicznych, jeżeli chodzi o energię, dostawę energii elektrycznej. W Polsce może to będzie eufemizm, a może to moje bałwochwalstwo, ale w Polsce 90% zamówień publicznych dotyczących dostawy energii elektrycznej odbywa się z rażącym naruszeniem prawa. Żadne zamówienie publiczne dotyczące dostawy energii elektrycznej nie jest poprzedzone tym, czym powinno być poprzedzone, czyli analizami ekonomicznymi. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Paniom przede wszystkim, bardzo dziękuję Pani Marii z Warszawy, której odzew myślę, że pozwolił na przygotowanie się do przeprowadzenia termomodernizacji spółdzielnianej. Oczekuję od Państwa na kontakt i zachęcam do tego kontaktu. Szkoda, że Pani Maria tego nie może powiedzieć. To nie jest nic, co jest pod prądem. Zachęcam do kontaktu, pomogę każdemu, wskażę ewentualne możliwości, te, które będą optymalnie dążyły do jak najmniejszych wydatków. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękujemy naszemu prelegentowi za dzisiejsze wystąpienie i przybliżenie tematu. Państwu dziękujemy za uczestnictwo i zapraszam do udziału w kolejnych webinariach PZP24.pl. Do usłyszenia.